Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z siódmej kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. mecz przyjaźni w Krakowie, niebiescy w Lubinie, puste sektory gości. Zapraszam na piknik! Lechiści z powodu zakazu do Bielska pojechać nie mogli. Gospodarze swój doping urozmaicili flagami na kijach, a łącznie na trybunach zasiadło ponad 5000 widzów. Do Krakowa na mecz przyjaźni wyprzedano około 300 wejściówek dla przyjezdnych. Śmieszne jest to, że wrocławianie na ten wyjazd otrzymali zakaz. Goście przywieźli ze sobą 3 flagi i siedzieli rozproszeni na sektorze Wiślaków, skąd prowadzony był wspólny doping. Ten mecz przy Rejmonta oglądało 11,5 tysiąca widzów. Górnicy na wyjeździe w Gliwicach stawili się w 68 osób, w tym jeden fan motoru. Na płocie wywiesili 2 flagi. Piast w swoim młynie wywiesił standardowe oflagowanie oraz transparenty. Zakazy rozdajecie, kibiców nie szanujecie. Oraz Gacek Bodzio, trzymajcie się. Ten mecz na trybunach oglądało niecałe 5,5 tysiąca widzów. Dokładnie 896 fanów Ruchu pojawiło się na Dolnym Śląsku. W tej liczbie znajdowała się także delegacja Widzewiaków oraz gościnnie 20 kibiców Unii Oświęcim. Niebiescy zaprezentowali się bardzo dobrze pod względem wokalnym, a swój debiut zaliczyła nowa przyśpiewka. Młyn gospodarzy liczbowo nie powalał na kolana. Na płotach pojawiło się sporo flag, w tym wiele fanklubowych. Na początku spotkania pojawił się również spory estetyczny transparent. Lubin 82, historia pisana przez życie, nawiązujący do rocznicy wydarzeń lubińskich. Również z tej okazji mecz rozpoczął się minutą ciszy. Na trybunach w Lubinie zasiadło ponad 6 tysięcy widzów. Portowcy na wycieczkę do Kielc wybrali się w ponad 200 głów. Na płotach wywiesili kilka flag. Koroniarze solidnie oflagowali swój sektor i przez całe spotkanie dopingowali swoją drużynę. Ten mecz w Kielcach obejrzało z trybun ponad 7 tysięcy widzów. Lechici nie mogli oficjalnie pojawić się w Mielcu. Gospodarze utworzyli skromny młyn z 2 flagami. W trakcie meczu rozwinęli nad głowami sektorówkę. To spotkanie na trybuny w Mielcu przyciągnęło prawie 5 tysięcy widzów. Chciałem przedłużyć i pobrać chorągiewkę. A nikt nie chce stać za chorągiewkę, no nikt. Jednego sędziego wykluczyć, niech stoi za orędziarkę i drugi. Pasy nie mogły oficjalnie pojawić się w Zabrzu, gdyż cały czas trwa budowa i sektor gości jest jeszcze nieczynny. Górnicy solidnie wypełnili swój nowy sektor, czyli torcidę, i cały mecz dobrze dopingowali kopaczy. Na płotach wywiesili sporo flag, w tym transparent Uwolnić Maćka. Ten mecz przyciągnął na trybuny w Zabrzu ponad 5,5 tysiąca widzów.
Legioniści z powodu zakazu nie mogli udać się na wyprawę do Białegostoku. Kibice Jagiellonii na tym spotkaniu stadion wypełnili po brzegi. Na Ultrze wywiesili sporo flag i przez cały mecz głośno dopingowali swoją drużynę. Łącznie na trybunach zasiadło 22 172 widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. W tym wydaniu to już wszystko. W siódmej kolejce Ekstraklasy nie działo się za wiele. Już jutro pojawią się za to relacje z niższych lig. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zalajkujcie nas na fejsie oraz subskrybujcie Piknik TV. Kto nie subskrybuje, ten z policji. Oglądajcie Piknik TV.